Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem z przeprowadzki. Jeżeli mnie obserwujecie na bieżąco, to wiecie, że od około miesiąca się przeprowadzałam z Krakowa do innego miasta i zaraz Wam wszystko wyjaśnię, bo już się pojawiają pytania typu gdzie się przeprowadziłam, z kim mieszkam, czy wróciłam do rodziców, czy dalej mieszkam w Krakowie i tak dalej. I wiem, że po tym filmie też na pewno będą się pojawiać, więc chcę temu zapobiec i po prostu na początku filmu powiedzieć Wam tyle jakby, ile chcę. Żebyście wiedzieli, bo też nie chcę wnikać aż tak mocno w moje życie prywatne, ale wiem, że częścią mojego życia się z Wami dzielę, więc też chcę Wam to wyjaśnić, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja od 5 lat mieszkałam w Krakowie, przeprowadziłam się tam jadąc na studia w 2018 roku i zostałam w tym jednym mieszkaniu przez właśnie 5 lat i od 2 lat mieszkałam sama i raczej nie planowałam na razie się przeprowadzać, bo ja jakby moje mieszkanie w Krakowie traktowałam jak moje, jak mój dom, bo jakby no mieszkając tam 5 lat i patrząc na to, ile tam przeżyłam i jak bardzo tam dorosłam i dojrzałam, to jest to duża część mojego życia i mojej osobowości wręcz, ale pojawiła się możliwość zmiany mieszkania, która mocno by mi ułatwiła życie. Moi rodzice się po prostu przeprowadzili i zwolniło się mieszkanie w Żywcu, w którym oni mieszkali i w którym ja też mieszkałam, jak byłam młodsza. Więc na jakiś czas postanowiłam przenieść się do Żywca, bo mieszkanie jest puste, więc zamieszkałam tu teraz z moim chłopakiem i tutaj będę żyła. Tak wygląda sytuacja, a to jest vlog właśnie z przeprowadzki, z przenoszenia rzeczy z Krakowa do Żywca, z przewożenia tych 1500 książek. Do tego też poopowiadam Wam trochę o moim patronacie, więc mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba, że będziecie się dobrze bawić i ja już zmykam, a Wam życzę miłego oglądania. Hello, pewnie widzieliście już wstęp do tego filmu, więc wiecie, że się przeprowadzam. Jest 7 rano, ja wstałam godzinę temu, dlatego wyglądam tak, a nie inaczej. No i ruszam z porządkami. Wczoraj już zaczęłam, więc mam już część ubrań spakowane. Pokażę Wam później, co i jak to tu wygląda. Strasznie się zdyszałam. Do mojego sprzątania słucham książki, bo nagrywam teraz aktualnie jeszcze innego vloga, nie przeprowadzkowego, tylko z książkami z TikToka. I słucham sobie książki A Million Kisses in Your Lifetime. Jestem już, nawet nie w połowie, już 3/4 przesłuchałam. I ta książka jest beznadziejna, to jest ta książka. Ona jest tragiczna. To jest jedna z najgorszych książek, jakie czytałam w tym roku, na pewno. Śmieszy mnie to, bo jest po prostu komiczna w niektórych sytuacjach. Główny bohater to jest jakiś... to jest jeden z najgorszych bohaterów, jakich spotkałam w książce. Więc powiem Wam, że jest ciekawie, ale nie robię DNF-u. Normalnie zrobiłabym DNF. Ja zazwyczaj nie robię DNF-u, ale przy tej bym zrobiła, bo po prostu czuję, że głupieję, jak to czytam. Jak tego słucham. Więc tak. Na razie nie zaczynam żadnych książek, ponieważ dzisiaj jest piątek, więc moja mama, ciocia i chłopak przyjeżdżają do mnie na weekend, jedziemy do Ikei ogarniać, wiecie, zakupy i tak dalej, więc nie chcę zaczynać żadnej książki, bo wiem, że przy nich za bardzo nie poczytam, ale w przyszłym tygodniu, jak już jeszcze będzie trwał dalej ten vlog przeprowadzkowy, no to Wam powiem coś o jakichś innych książkach. Więc tak, dobra, koniec gadania, ruszamy z porządkami.
Hello, jak widzicie albo nie widzicie, nie wiem czy poznajecie, za mną są nowe regały, już jest wszystko ułożone, reorganizacja jest na kanale, więc wam ją podlinkuję w opisie filmu, jak nie zapomnę. W międzyczasie przyszedł do mnie mój wspaniały, najnowszy patronat, czyli Żniwo, trzeci tom serii Nila Schustermana. Ja mam patronat nad każdą z tych części i każdą z nich kocham najmocniej na świecie. Uważam, że to jest jedna z najlepszych serii, jakie czytałam i będę wam ją polecać i polecać, aż wszyscy nie będziemy mieli jej dość. Więc tak, Żniwo to jest trzeci tom, bezpośrednia kontynuacja drugiego i pierwszego tomu, więc nie mogę wam o niej za wiele powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć o moich odczuciach. Tylko myślę, że pierwsze powiemy sobie o kosiarzach, przypomnę wam, o czym w ogóle jest ta seria. W pierwszym tomie poznajemy Citrę i Rowana, którzy zaczynają szkolić się na kosiarzy. Tutaj jest świat, w którym ludzie wygrali ze śmiercią i ludzie nie umierają już naturalnie, i aby zapobiec przeludnieniu, został stworzony taki właśnie elitarny zawód kosiarzy, którzy po prostu zgarniają ludzi, koszą ich i dzięki temu na zawsze mogą zniknąć ze świata. Tak giną. Tylko w taki sposób mogą umrzeć. Zostać po prostu zabici przez kosiarzy. Żeby zostać kosiarzem, po pierwsze, nie można chcieć nim być. Oczywiście są jakieś odstępstwa od normy i są osoby, które jakoś tak szczycą się tym, że zabijają ludzi, chcą osiągać jak najlepsze wyniki, oczywiście, ale głównie raczej powinny to być osoby, które jednak ten kręgosłup moralny mają i nie sprawia im to przyjemności. Nie sprawia im to przyjemności, nie wiem co robią temu dziecku na tej klatce. Ale tak, no i Citra i Rowan zaczynają szkolić się na kosiarzy. Jak to tam im idzie i jak się z tym czują, dowiecie się już podczas lektury, ale Neil Schusterman stworzył naprawdę świat bardzo, bardzo złożony, gdzie w pierwszym tomie poznajemy tylko zalążek tego, w drugim tomie dowiadujemy się o wiele więcej i w trzecim już zostaje nam wszystko jakby rozjaśnione i dostajemy pełny obraz tego wszystkiego. Co ważne, tym światem kieruje Thunderhead, czyli bohater naszego drugiego tomu. Thunderhead jest to taka chmura, sztuczna inteligencja, która ma wgląd we wszystko, co się dzieje na świecie, widzi, co robią obywatele, ma informacje, których nikt inny nie ma i może pomóc nawet w takich przyziemnych rzeczach, typu co kupić komu na prezent, bo ktoś nie wie, więc pyta Thunderheada i Thunderhead od razu daje odpowiedź, bo wie wszystko praktycznie, ale są rzeczy, na które Thunderhead nie ma wpływu i między innymi właśnie jest to związane z Kosodomem, czyli zrzeszeniem kosiarzy. Wszystko to rozjaśnia się w drugim tomie. Ja wiem, że mówię tak trochę naokoło i możecie nie wiedzieć, o czym dokładnie mówię, ale wszystkiego dowiecie się właśnie czytając. Tak jak mówię, w kosiarzach mamy przeprawę Citry i Rowana, aby zostać kosiarzem. W drugim tomie dowiadujemy się więcej o Thunderheadzie, o jego funkcjonowaniu, o tym, jak postrzega świat, jak postrzega swoją władzę, co chce tym zrobić, jaki jest jego cel. Dowiadujemy się też o takiej trochę toksyczności Kosodomu, o tym, jak funkcjonuje Kosodom. Wiele rzeczy jest nam wyjaśnionych, a o trzecim tomie przyjdę wam powiedzieć później w następnym update'cie. Wtedy też wam powiem, który tom jest moim ulubionym. Tak. To chyba na razie tyle. Nie będę tu robić takich zwyczajnych update'ów czytelniczych, bo w międzyczasie nagrywam też inne vlogi i w tamtych vlogach raczej o tym mówię. Tutaj posłuchacie bardziej o przeprowadzce i o całej tej serii, której myślę należy się właśnie osobny vlog. Słuchajcie, nagrywam na telefonie, bo zapomniałam aparatu. Jest straszne echo, bo jest pusty pokój, ale tak to na razie wszystko wygląda. Ja dyszę, bo robię z książkami, ale tak. Na tej ścianie będą trzy duże regały i jeden ten mały. On już ma nadstawkę i ten jeden ma nadstawkę, bo to są nowe kupione, więc już je złożyliśmy. Te wczoraj przewieźliśmy z Krakowa, ten i ten. Ten jeszcze nie ma włożonych półek. Tu jest w ogóle stara szafa, która była w tym pokoju. Musimy ją wynieść na śmietnik, tylko specjalny do takich dużych rzeczy. I jeszcze tutaj jest regał, który też już jest złożony. To jest ten mniejszy, Billy 40-centymetrowy. Tu będzie stał jeden, na tej ścianie będą trzy. Więc tak to się będzie prezentować, jak to wszystko ogarniemy.
I tutaj jeszcze będzie biurko na środku, więc to będzie taki pokój do pracy. Aktualnie wygląda sytuacja w salonie, jakby kogoś to zastanawiało, co tu się dzieje. Tu są wymieszane moje rzeczy i moje książki z rzeczami mojej mamy, jakieś po prostu milion tysięcy innych rzeczy, ale mamy już telewizor. Jak widzicie, tu mamy PlayStation, tu mamy dwa pady, tu mamy jedną grę, która była w zestawie. I tu mamy subwoofer i soundbara, więc już cały sprzęt jest kupiony. Słuchajcie, tak aktualnie wygląda moje mieszkanie. Jestem w trakcie przeprowadzki, jak wiecie. Tutaj już część rzeczy jest wyniesiona. Nie zwracajcie uwagi na ten kurz na podłodze, tam były wszystkie regały, więc dlatego tak to wygląda. Ogólnie nie jest fajnie, więc teraz spróbuję się jeszcze dopakować i dzisiaj przewożę wszystkie obrazy i tego typu rzeczy, a resztę będę ogarniać już później. Tak, taka sytuacja. Jak wiecie, ja miałam dość dużo obrazów w Krakowie, bo miałam ich chyba 16. Niestety tutaj jakby nie mam powierzchni, chociaż mieszkanie jest dosłownie dwa razy większe, to nie mam jakby powierzchni, żeby te moje 16 obrazów ustawić tak, żeby ładnie wyglądało, więc pokażę wam te, które wystawiłam, a resztę niestety musiałam schować i zostawię to do jakiegoś innego mieszkania bądź domu, w którym kiedyś będę mieszkać, bo na pewno się tych obrazów nie pozbędę, za bardzo je kocham, ale kilka udało mi się tutaj ustawić, więc już wam pokazuję. Pierwszy, ten wspaniały obraz kupiony w Louvre w Paryżu. Uwielbiam go, więc on stoi nad stołem. Tutaj jest. Tutaj nic nie mam, ale tu jest Bernadetta. Czy wy ją widzicie? Tak, Bernadetta jest i ma się świetnie. Następnie tutaj przy wejściu jakby jest postawiony Klimta obraz, taki w białej ramie. Następnie w łazience jest ten obraz, on jest też z Paryża, tutaj jest katedra Notre Dame i on jest w łazience. Idealnie tu pasuje, mam wrażenie, przez tą kolorystykę. I w kuchni jest ten obraz, on jest w ogóle gdzieś z jakiegoś takiego randomowego sklepu. Nie wiem, czy nawet nie Action. Tak, i tutaj jest menu kawowe. Jeszcze mam nadzieję jakieś dać w sypialni, ale zobaczę, czy to się uda. Zobaczymy. Tak, to tyle. Słuchajcie, pamiętacie, jak ten salon wyglądał jeszcze chwilę temu? Pokazywałam wam. Tak wygląda teraz. Już jest na szczęście wszystko uporządkowane i da się tutaj normalnie funkcjonować. Tu nie zwracajcie uwagi na to pranie. Ale tak, już jest porządek. Teraz wam pokażę moją biblioteczkę. Jeśli oglądaliście reorganizację, to wiecie, jak ona wygląda, ale już mam wszystkie książki pięknie ułożone, więc... Tak to, aha, słyszycie te dźwięki? Koszą trawę na zewnątrz, ale tak, tak to wygląda wszystko. I tutaj mamy biurko. Aha, jeszcze chciałam wam pokazać tę lampkę, którą kupiliśmy. Ja wiem, że to jest strasznie nudne, lampka nocna, ale jakoś bardzo mi się spodobała. Kupiliśmy ją bodajże w Castoramie albo Leroy Merlin, jakoś tak. I była między 100 a 200 zł, osobno się kupowało żarówkę, a osobno całą resztę. I ogólnie strasznie podoba mi się, jak wygląda i chciałam wam tylko pokazać. Dziękuję za uwagę. I z fajnych rzeczy mam jeszcze wieżę Chupa Chupsów. Kupiliśmy ją bodajże w Makro, tak mi się wydaje. I wygląda ekstra. Słuchajcie, jest tak gorąco, że dosłownie nie da się wytrzymać. Ja się chyba tutaj
ugotuję jeszcze z zamkniętym oknem, bo nie chcę, żebyście mieli hałasy z zewnątrz, bo remontują nam całą drogę pod blokiem i strasznie panowie hałasują, więc muszę zamknąć okno, jak nagrywam. Już mi gorąco, do tego jeszcze piję kawę, która jeszcze nie ostygła, więc jest ciepła. Ale tak, przychodzę w końcu powiedzieć wam coś o żniwie. Żniwo, czyli trzeci tom Kosiarzy, pierwszy raz wydany w Polsce, bo jak wiemy, Kosiarze i Thunderhead to jest wznowienie. Te książki już kiedyś pojawiły się w Polsce, natomiast Żniwo nigdy nie zostało przetłumaczone i teraz pierwszy raz możemy widzieć ten polski egzemplarz i trzymać go w ręce, co jest wspaniałe. Żniwo jest też najgrubszą częścią, bo ma praktycznie 700 stron, czekajcie, tutaj jakąś zakładkę jeszcze starą. Tak, ma prawie 700 stron, więc no jest to taka no dość, można powiedzieć, duża cegła, ale mówię wam, pochłania się to bardzo, bardzo szybko, jak już się wciągniecie, to dosłownie nie da się od tego odejść. I tutaj mamy bezpośrednio jakby ciąg dalszy wydarzeń z końca drugiego tomu. Jeżeli czytaliście drugi tom, to wiecie, co tam się wydarzyło i jakie rzeczy się podziały, po prostu wow, ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, byłam tak oszołomiona, więc no tutaj dowiadujemy się, co się dzieje dalej. Widzimy takie porównanie, jak człowiek rządzi światem, jaki ma w tym cel i jak właśnie sztuczna inteligencja rządzi światem i jaka to jest różnica, że z jednej strony sztuczna inteligencja to jest inwigilacja, ale ta maszyna, ta chmura robi to bezinteresownie, natomiast człowiek zawsze swoje potrzeby gdzieś tam będzie stawiał na pierwszym miejscu i jest o wiele bardziej okrutny, więc fajnie jest tutaj to porównanie zrobione, takie nieoczywiste, ale z drugiej strony dość jasne. Ten tom jest najbardziej polityczny, to na pewno. Zauważyłam takie coś, że te książki z tomu na tom są trudniejsze, ale właśnie w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo Kosiarze to jest taki fajny wstęp do serii, bardzo angażujący, objaśniający nam trochę funkcjonowanie świata, ale nie za bardzo. Nie czujecie, że macie za dużo informacji, nie jesteście tym przytłoczeni, ale z drugiej strony też nie macie niedosytu, bo wiecie wystarczająco, żeby się odnaleźć w tej historii. Później Thunderhead to jest takie rozjaśnienie trochę funkcjonowania tego świata, tego jakby składowych, można powiedzieć. Widzimy, jak Thunderhead właśnie rządzi tym światem, widzimy też funkcjonowanie samego Kosodomu, tak jak wam już mówiłam, czyli bardzo dużej części tego świata. Natomiast Żniwo to już jest bezpośrednie połączenie tego wszystkiego, co było w dwóch tomach poprzednich i takie bardziej rozwinięcie kwestii politycznych, kwestii rządzenia i kwestii ogólnie społeczeństwa, kosiarzy i tego wszystkiego. Ten tom zdecydowanie podobał mi się najbardziej. Uważam, że to jest fenomenalne na kontynuacja wydarzeń z pierwszego i drugiego tomu. Naprawdę nie mam nic do zarzucania tej serii, bo jest po prostu świetna. Uważam, że Neil Schusterman stworzył świat, który z jednej strony mocno odbiega od naszego, ale z drugiej strony trochę przypomina to, jakby mógł nasz świat wyglądać za jakiś czas. Nie jeden do jednego, ale jednak jest tu trochę taki znak dla ludzi. Hej, uważajcie, bo zaraz wasz świat zmieni się w coś takiego. I to totalnie skradło moje serce. To, w jaki sposób on pisze, w jaki sposób kreuje swoich bohaterów, w jaki sposób tworzy ten świat, to jest majstersztyk, dosłownie. Więc nie chcę wam dużo o tym tomie mówić, bo też nie uważam, że to jest potrzebne i też nie mogę, żeby wam tutaj nic nie zaspoilerować, ale zaufajcie mi, że naprawdę warto czytać, żeby nawet chociażby dojść do tego trzeciego tomu, chociaż drugi i pierwszy są równie dobre. Do tego też tutaj pojawiają się nowi bohaterowie, bardzo ciekawi niektórzy. Tak, dobra, ja już nie będę wam tutaj za dużo o tym mówić, bo jest naprawdę, naprawdę dobrze i musicie się o tym sami dowiedzieć, a nie usłyszeć ode mnie. Do tego na Instagramie Uroborosa macie live'a, w którym brałam udział i tam właśnie rozmawialiśmy o całej tej serii i tam też możecie trochę więcej przemyśleń moich usłyszeć. Ten live trwał bodajże 45 minut, więc jest trochę do przesłuchania informacji. Oczywiście był bezspoilerowy, więc zachęcam też, żeby tam zajrzeć. No i polecam wam sięgnąć po Żniwo, po całą tę serię, bo naprawdę warto.
ja będę do niej wracać, myślę, wielokrotnie i będę ją polecać na lewo i prawo. I bardzo dziękuję wydawnictwu za możliwość patronowania każdej z tych części. Słuchajcie, myślę, że tutaj skończę tego vloga, bo tak naprawdę przeprowadzka już po części dobiegła końca. Oczywiście jeszcze mam parę rzeczy do przewiezienia z Krakowa, muszę oddać mieszkanie, ale już jakby mieszkam tutaj. Mieszkam w Żywcu, mieszkam w tym mieszkaniu, więc już tutaj wiele się nie zmieni. Mam nadzieję, że taki chaotyczny bardzo vlog przeprowadzkowy Wam się podobał. Wiem, że tutaj było po prostu pomieszanie z poplątaniem, ale tak wyglądał mój ostatni miesiąc. To dość długo trwało, bo przewiezienie rzeczy z Krakowa do Żywca to było jednak przedsięwzięcie, szczególnie patrząc na to, że miałam chociażby 1700 czy 600 książek do przewiezienia, plus dosłownie cały mój dobytek życiowy. Więc trochę to trwało. W Krakowie jeszcze mieszkanie mam, ale będę go oddawać za niedługo. Jeszcze muszę parę rzeczy tam dokończyć, posprzątać i tak dalej. Ale tego już Wam nagrywać nie będę, bo to są same nudne rzeczy. Tak, to tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że przeczytacie tę serię. Jeśli już czytaliście któryś tom, to dajcie mi znać, co o nim sądzicie. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!